Od inauguracyjnego koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy legionowianie starali się grać w niej pierwsze skrzypce. I choć pandemia mocno rozstroiła ich plany, w niedzielę miejscy wolontariusze znów dali głośny koncert. Tym razem pod towarzyszącym tegorocznej akcji hasłem Gramy z głową, zbierając pieniądze dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Lokalne serce w Ośpu biło jak zwykle w liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Działamy od rana, działamy w tym roku, to jest takie trochę słowo umowne, dlatego że nie działamy na terenie sztabu ze stoiskami, z koncertami, ze sceną i tego typu rzeczami z wiadomych powodów, reżim sanitarny, ale mamy studio, które będzie trwało do godziny 16, jeżeli będzie taka potrzeba i możliwości, może nawet trochę dłużej. Nasi redaktorzy sztabowi są tam oddelegowani, prowadzą wywiady, prowadzą relacje. Oczywiście równolegle odbywa się zbiórka w internecie na naszej e-skarbonce. Co dalej? Licytacja na Allegro śmiga, jest coraz fajniej, coraz więcej osób jest zainteresowanych naszymi wystawionymi przedmiotami, więc mamy nadzieję, że te licytacje, które jeszcze potrwają kilka dni, no przyniosą jakiś wymierny efekt. Pogoda piękna, wolontariusze mają możliwość kwestowania w naprawdę fajnych warunkach. Cieszymy się z tego, że gdzieś tam na górze jakieś decyzje być może zapadły, żeby to była piękna, słoneczna niedziela. Pomimo pandemii jesteśmy na posterunku i działamy. Inna sprawa, że w tym roku dogranie wszystkich szczegółów było dla orkiestrowych sztabowców wyjątkowo trudne. Sanitarne ograniczenia także im dały się we znaki. Mogliśmy się spotkać tak jak co roku grupą i zrobić całą burzę mózgu. Więc praktycznie każdy pracował sam w domu. Byliśmy podzieleni na zespoły tak jak co roku. No i jedyny minus taki, że czas nas gonił i nie wiedzieliśmy z dnia na dzień, co będzie i jak finał będzie wyglądał. Mimo braku stacjonarnych atrakcji w Legionowie prezentował się on jednak doskonale, nie tylko zresztą dzięki pięknej, słonecznej pogodzie. Pod nieobecność wolontariuszy z innych sztabów Konopnicka wysłała ich na miasto 250, na wzmocnienie oferując im swoim zwyczajem smaczny i pożywny bigos. Ja się cieszę, że jak zawsze mam ogromne wsparcie sztabu, który właściwie jest jedynym tutaj ciałem, które się na terenie sztabu znajduje. To jest grupa kilkunastu, właściwie około 20 ludzi, którzy tutaj w różnych ministerstwach pracują, w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Kultury i Mediów, że tak to określę, więc to jest fajne, że oni tu są na miejscu i właściwie oni ten finał organizują. Wszyscy jesteśmy starą ekipą, jak co roku kilka nowych osób doszło, bo tworzymy tak naprawdę zespół młodych osób. Ja sam zaczynałem będąc w pierwszej gimnazjum, teraz jestem w klasie maturalnej. Zaczynałem po prostu grając tutaj i od początków coraz wyżej, coraz więcej było rzeczy do roboty i tak tworzyliśmy młody zespół. Z tego co wiem, jedyny z powiatu legionowskiego właśnie stworzony praktycznie cały sztab z osób młodych. Bywało, że na ulicach kwestowali sami licealiści, ale zdarzały się też zbiórki prowadzone całymi rodzinami. Zbiórki, warto dodać, z reguły bardzo pod względem finansowym udane. Są chętni. Najbardziej to są w takich miejscach, gdzie nie ma dużo wolontariuszy. A jak już nie ma chętnych, to przechodzą ludzie obok i nic nie odpowiadają. Zbiórka w tym roku idzie bardzo fajnie. Spodziewaliśmy się mniejszego zainteresowania, ale powiem tak, że jednak szczerość i można powiedzieć, że tradycja do tej zbiórki jest naprawdę otwarta u ludzi, także nie ma problemu. Nie było go też z zaproszeniem do działającego w Konopie internetowego studia ciekawych gości. Jeśli chodzi o prezydenta regionowa, rozmowa z licealistami wyszła mu koncertowo i pomimo zrozumiałych ograniczeń liczył też na równie udany, wyrażony w złotówkach, rezultat miejskiej zbiórki. To nie będzie całkiem normalny finał, ale najważniejsze, że jest, że mimo i strachu, i pewnych ograniczeń, i Jurek Owsiak, i tysiące młodych ludzi podjęło to wyzwanie, żeby w tych innych okolicznościach tej idei nie zatracić, żeby ją kultywować, żeby przygotować się do jubileuszowego 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w przyszłym roku. A myślę, że ważne jest to, że zbierzemy pieniądze, że znowu będzie za te pieniądze będą ratowane ludzkie życie. Czy będzie rekord, zobaczymy. Jeżeli będzie, będziemy się cieszyć. Jeżeli nie będzie, też będziemy się cieszyć, bo zawsze rekordem są tutaj gorące serca i mieszkańców, ludzi w naprawdę bardzo różnym wieku.
Jakkolwiek dla owsiakowych orkiestrantów liczą się głównie finansowe efekty ich trudu, przynosi on też dodatkowe korzyści. Dostrzegają je rodzice i nauczyciele, czuje to również legionowska młodzież. Także z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 i zespołu szkół Millennium, które połączyły siły i zbierały pieniądze z wykorzystaniem internetu. Sama idea Wośpu mnie motywuje do tego, po prostu mnie kieruje, tak? I powoduje, że mi to bardzo sprawia przyjemność i szczęście. I wiem, że wiele osób młodych i osób, z którymi mam kontakt, tak samo. I po prostu to jest niesamowite, aż wrażenie nie do opisania tak naprawdę, jak małymi rzeczami dla nas dajemy radość, szczęście innym osobom, które tego po prostu bardziej potrzebują. Większość pieniędzy przeznaczonych na służbę zdrowia idzie dzisiaj na walkę z koronawirusem, na testy, na respiratory. Jest jeszcze cała paleta tysiąca różnych chorób i tysiąca różnych przyrządów, które są niezbędne do ratowania życia. I tak jak od 28 lat te pieniądze są dobrze inwestowane i pomagają ratować ludzkie życie, to i także te pieniądze dzisiaj zebrane przez tysiące czy dziesiątki tysięcy wolontariuszy będą ratowały życie. Według informacji dostępnych tuż po niedzielnym finale wolontariusze z Konopnickiej zgromadzili blisko 237 tysięcy złotych, a młodzież z ZSP nr 2 i Szkoły Millennium ponad 62 tysiące. Wciąż jednak trwają aukcje w internecie, więc zebrana w Legionowie suma z pewnością jeszcze wzrośnie.